Podróż samolotem ma być bezpieczna dla pasażerów dzięki tym rozwiązaniom. Firma produkująca inne wyposażenie dla wiodących linii lotniczych przedstawiła wizualizację swojego najnowszego pomysłu. Złożono już wnioski patentowe. Pierwsze fotele ze specjalnymi zabezpieczeniami mogą pojawić się w samolotach już za pół roku. Podróż samolotem ma być znowu bezpieczna dla pasażerów. Włoska firma przekonuje, że dzięki ich pomysłowi loty przestaną zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu. Pokłady samolotów mogą zmienić się już za pół roku. Złożono patenty m.in. na specjalnie zaprojektowane fotele ochronne. Podróż samolotem znów może być bezpieczna. Włoska firma złożyła już wnioski patentowe. Aviointeriors to firma z Włoch, która istnieje na rynku już od ponad 40 lat. Produkuje wyposażenie oraz kabiny lotnicze dla wiodących przewoźników. Przedstawiciele spółki opublikowali wizualizację, na której prezentują nowoczesne rozwiązania stworzone po to, by polepszyć bezpieczeństwo na pokładach samolotów. Firma zaprezentowała dwa rozwiązania uwzględniające. Są to plastikowe osłony na fotele pasażerskie zapewniające podróżującym w ciasnych kabinach niezbędną do zachowania bezpieczeństwa izolację. Osłony mogą być montowane na fotelach. Jak zapewnia Paolo Drago, dyrektor wykonawczy Aviointeriors, ich propozycje nie zajmują więcej miejsca niż w tradycyjnej konfiguracji. Jednymi fotelami, których nie można zmodyfikować, byłyby siedzenia przy wyjściach awaryjnych. Wynika to z przepisów bezpieczeństwa. Wynalazek firmy Aviointeriors ma umożliwić bezpieczne podróże samolotem w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Przegrody wykonane są z przezroczystego i lekkiego materiału, który minimalizuje kontakty między współpasażerami i zmniejsza obieg powietrza pomiędzy podróżującymi, co w założeniu miałoby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia wirusem. Osłony miałyby również rozwiązać problem ewentualnego zmniejszenia liczby siedzeń w samolocie. Ich zastosowanie znosi konieczność zachowania dodatkowego odstępu pomiędzy podróżującymi. Firma złożyła już wnioski patentowe na obie wersje swoich projektów. Jak przekonują przedstawiciele Aviointeriors, pierwsze osłony mogłyby pojawić się w samolotach już za 6 miesięcy. Fotografia Aviointeriors Polsat News.